I witamy Państwa po krótkiej przerwie, a z nami już Jarosław Wieszołek, prezes zarządu uzdrowiska Koczałkowice-Strój. Witam serdecznie pana redaktora, panie redaktor i szanownych państwa. Panie prezesie, Koczałkowice-Zdrój, może niewielu osobom spoza tutaj rejonu Podbeskidzia, czy też Górnego Śląska, może kojarzyć się z uzdrowiskiem. Co w ogóle oznacza, że jakaś miejscowość jest uzdrowiskowa? W województwie śląskim mamy w tej chwili dwa uzdrowiska. Jest to uzdrowisko Koczałkowice-Zdrój i uzdrowisko Ustroń. W przeciwieństwie do reszty kraju mamy tylko dwa uzdrowiska. Najwięcej tych uzdrowisk jest na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. O miejscowości uzdrowiskowej mówimy, gdy spełnione są określone uwarunkowania, a przede wszystkim, gdy w tej miejscowości są surowce naturalne. W Koczałkowicach-Zdroju jest to solanka i borowina. Jeżeli tak popatrzymy na cały obszar waszego uzdrowiska, no to mamy piękny park uzdrowiskowy, jezioro, sanatoria, zabytkowe budynki, a wśród nich zabytkowa pijalnia. Czyli macie wszystko, żeby przyjechać, wypocząć i podreperować swoje zdrowie. Oczywiście mamy wszystkie urządzenia uzdrowiskowe, które niezbędne są w procesie leczenia uzdrowiskowego. Natomiast chcemy, żeby tych urządzeń było coraz więcej. Pracujemy nad tym, żeby w najbliższym czasie rozwinąć się w zakresie krenoterapii oraz inhalacji okołotężniowej. Z tymi dwoma nowymi zabiegami związane są dwie realizowane aktualnie inwestycje. Po pierwsze, modernizacja budynku starej pijalni z 1856 roku. A po drugie, inwestycja, która jest realizowana w ramach budżetu obywatelskiego województwa śląskiego, to inhalatorium wraz z ekozakątkiem. W tym miejscu powstaje całoroczna tężnia, którą traktujemy jako urządzenie innowacyjne, ponieważ ono będzie wyposażone w dodatkowe urządzenia, które zwiększą stężenie aerozolu sorankowego. Dlatego nasza tężnia będzie tą tężnią, która będzie się różniła od klasycznych. Jeżeli Państwo, telewidzowie pamiętają, czy byli w innych miejscowościach uzdrowiskowych, tężnie mają to do siebie, że są obiektami bardzo wysokimi. Im tężnia jest wyższa, tym rozbrysk tego aerozolu jest lepszy. Nie mamy takich możliwości w Koczałkowicach, dlatego zdecydowaliśmy się na urządzenie innowacyjne, które będzie zasilane naszą solanką wydobywaną z odwiertów stanowiących własność województwa śląskiego. Kiedy będziemy mogli się cieszyć tym powietrzem? Wszystkie te inwestycje planujemy oddać w wakacje. Są one w tej chwili bardzo zaawansowane. Stanęła już bryła budynku. Pracujemy w tej chwili nad ułożeniem tarniny wewnątrz. Już wkrótce będziemy również pracowali nad tym, żeby wyposażyć zmodernizowany budynek starej pijalni. Założenie jest takie, żeby w jednym miejscu, i to właśnie w uzdrowisku Koczałkowice-Zdrój, móc cieszyć się wodami leczniczymi z innych uzdrowisk polskich. Jesteśmy na etapie podpisania umowy o współpracę z uzdrowiskiem w Szczawnicy i stamtąd będziemy dowozili do Koczałkowic-Zdrój 5 wód leczniczych. W ten sposób będzie możliwe zarejestrowanie kolejnego urządzenia uzdrowiskowego. Tym urządzeniem będzie właśnie pijalnia, rozlewnia wód leczniczych, która będzie dostępna na terenie uzdrowiska Koczałkowice-Zdrój. To brzmi dobrze, ale patrząc też z perspektywy mieszkańców metropolii, całej śląskiej aglomeracji, tej aglomeracji też zagłębiowskiej, no to macie jedną przewagę nad uzdrowiskami, które są położone chociażby na Dolnym Śląsku. Do was jest po prostu bliżej. To jest nasz jeden z największych atutów. Dokonywaliśmy analizy struktury kuracjuszy, którzy do nas trafiają. 70% ponad naszych pacjentów to mieszkańcy województwa śląskiego. Stąd jesteśmy sfokusowani na tych właśnie pacjentów, stąd ogromne wsparcie samorządu województwa śląskiego, zatwierdzony wieloletni plan inwestycyjny. Uzdrowisko Koczałkowice-Zdrój się zmienia.
Jesteśmy w fazie już rozpoczętych inwestycji. Przed nami są kolejne inwestycje. W przyszłym roku chcielibyśmy rozpocząć modernizację pawilonu WRZOS. Ci z Państwa, którzy byli w uzdrowisku, wiedzą, że jest to obiekt wyposażony w salę koncertową. Chcemy nadać nowy wymiar temu miejscu. Jesteśmy na etapie, w którym kończymy dokumentację projektową, a wniosek złożyliśmy do programu rządowego na dofinansowanie. No i właśnie. Chciałam powiedzieć, że to wszystko brzmi jak niezwykła uczta dla ciała, ale w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój również można się uduchowić, tak można powiedzieć. To znaczy wydarzenia kulturalne, które u Was odbywają się cyklicznie. Jakie przewidujecie wydarzenia kulturalne w najbliższym czasie? Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że pobyt uzdrowiskowy to nie tylko zabiegi, ale również coś dla duszy. Chcemy wypełnić tą lukę. Przed nami są nowe projekty, które realizujemy od pewnego czasu. Regularnie odbywają się kaczmy zbójnickie, a od 5 stycznia do repertuaru uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój weszły górnośląskie biesiady uzdrowiskowe, które organizujemy wspólnie ze Związkiem Górnośląskim. Przed nami kolejna edycja tej imprezy. Wszystkich Państwa zapraszam 21 kwietnia na drugą górnośląską biesiadę uzdrowiskową. Czyli już 21 kwietnia będzie można posłuchać i bawić się. Tak będzie się można bawić z prowadzącym Radia Silesia. Będzie wszystko w śląskim klimacie. To są imprezy, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Wiemy już, że braknie miejsc, dlatego zaplanowaliśmy drugą edycję drugiej biesiady na 12 maja. Także wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do Goczałkowic-Zdroju. A później wielkie otwarcie tężni. Otwarcie tężni to będzie jedno z kluczowych wydarzeń tego roku. Zależy nam na tym, żeby nowe urządzenie uzdrowiskowe dało nam podstawy do rozszerzenia operatu uzdrowiskowego gminy Goczałkowice-Zdrój, a w następnej kolejności, żebyśmy mogli zwiększyć liczbę profili, a przez to doprowadzić do sytuacji, w której nasza oferta uzdrowiskowa będzie bogatsza, ku radości oczywiście mieszkańców województwa śląskiego. I coś dla ciała, coś dla ducha. Już na koniec, panie prezesie, w jakim kierunku jeszcze będziecie chcieli podążać w tych najbliższych latach? Na co będziecie kładli największy nacisk? Chcemy położyć duży wysiłek na to, żeby nasza baza zabiegowa była zmodernizowana. Jesteśmy w trakcie zakupu kolejnych urządzeń. Zrealizowaliśmy duże zakupy inwestycyjne w 2022 roku. Wyposażyliśmy m.in. pracownię rentgenowską, nowy aparat cyfrowy, mamy nowy aparat USG. W tej chwili modernizujemy trakt zabiegowy. Chcemy, żeby te urządzenia służyły naszym kuracjuszom i przyczyniły się do powrotu ich do zdrowia. A nasze kamery zarejestrowały kilka ciekawych ujęć w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój i już za moment taki materiał puścimy Państwu. A co? Nie będziemy sobie żałować. Zobaczycie, jak dobrze Małgosia bawiła się w uzdrowisku. Dziękujemy, panie prezesie, za przybycie do naszego studia, do Bielska-Białej. Dziękuję Państwu i zapraszam do uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.